Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale będziemy mówić o neuroplastyczności mózgu. Będziemy mówić także o tym, dlaczego zmiana nie musi być trudna. Jakie tematy przede wszystkim poruszymy? Po pierwsze, wiemy już, że nasz mózg jest plastyczny. Wiemy, że wymaga on cały czas aktualizacji. To tak jak nasz komputer czy telefon potrzebuje aktualizacji, potrzebuje nowego oprogramowania, tak my w naszym mózgu potrzebujemy wprowadzać zmiany, żeby tworzyć nowe sieci połączeń neuronalnych, które pomagają nam się rozwijać, które pomagają nam wzrastać w życiu, które pomagają nam zmieniać nasze życie na lepsze. Będziemy mówić także o tym, czym jest latarka świadomości. W momencie, gdy zaczynamy wprowadzać w nasze życie zmiany, ważna jest uważność. Ważne jest to, żebyś umiał czy umiała skierować swoją latarkę świadomości w odpowiednie miejsca. To jest kluczowy element przetrwania tej początkowej fazy zmiany. Zresztą latarka świadomości jest ćwiczeniem, które pomoże Ci w każdym momencie Twojego życia. Będziemy mówić o tym także, że nauczono nas nie lubić zmian. Nauczono nas bać się zmian. Tymczasem ja chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy pokochali zmiany, ponieważ tylko zmiana może nas zaprowadzić do szerszej perspektywy, a szersza perspektywa prowadzi nas do rozwoju. Tylko wtedy, kiedy się rozwijamy, uczymy się nowych rzeczy, zmieniamy siebie, zmieniamy otoczenie, zmieniamy pewne nawyki, możemy wyciągać nowe wnioski, możemy zmieniać oprogramowanie w mózgu, możemy stawać się coraz lepszą wersją siebie i sięgać do tego głębokiego potencjału, który na pewno w nas drzemie. Ja nazywam się Karolina Dołęgowska, jestem trenerem mentalnym. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, gdyż tutaj mówię przede wszystkim o... dzielę się informacjami dotyczącymi treningu mentalnego, psychologii, ale także nowej nauki, neuronauki, fizyki kwantowej, pewnych elementów, które są jeszcze niepoznane, nieodkryte w głównym nurcie naukowym, ale to nie znaczy, że one nie istnieją i ich nie ma. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. O neuroplastyczności mózgu chciałabym zacząć mówić na podstawie mojego własnego doświadczenia. Zawierają one tutaj dwa elementy, dlatego że całkiem niedawno przeżyłam swoje 40. urodziny. To był dla mnie taki kluczowy moment w życiu, kiedy rzeczywiście doszłam do takiego momentu, nie wiem czy kryzysu, chyba nie kryzysu, tak jak kiedyś się mówiło, że mężczyźni w tym wieku przeżywają kryzys, więc trzeba zamienić sobie swoją kobietę na młodszą albo na inną. Właśnie dlatego, że nie rozumiemy swoich emocji, nie rozumiemy, co czujemy w tym momencie, dochodzimy do takiej ściany i potrzebujemy w życiu doświadczać i przeżyć czegoś więcej, są to momenty obudzenia, są to momenty przebudzenia, są to momenty odrodzenia i warto w ten sposób na nie patrzeć. Każdy z nas dochodzi w pewnym momencie do takiej ściany, gdzie widzi, że dotychczasowe dążenia, ciągła praca i cały czas funkcjonowanie w pewnym automatycznym schemacie nie daje nam pełni szczęścia i satysfakcji. I to jest ten moment, który może stać się dla nas szansą. Szansą na całkiem nowe zrozumienie istnienia czy swojego życia. I tak się stało też w moim przypadku. Doszłam do takiego momentu, kiedy poczułam, że pragnę odpuścić, gdzie pragnę więcej przeżywać, doświadczać, a mniej gromadzić, zastanawiać się, oczekiwać. I na moje 40. urodziny postanowiłam wyjechać z rodziną na Mazury, zarezerwowałam tam domek i było to czymś niezwykłym, a to ze względu na to, że pan, od którego wynajmowałam ten domek, okazał się być morsem. Natomiast ja już od około 2 lat myślałam, marzyłam o tym, żeby zacząć morsować. Interesowałam się trochę tym, natomiast nigdy nie było wystarczającego impulsu do tego, żebym rzeczywiście powiedziała tak, dziś idę. Dziś idę i będę morsować. No i właśnie przyszedł taki moment, kiedy ja wewnętrznie dojrzałam do tego, że chcę więcej doświadczać, przeżywać.
Spotkałam, oczywiście tutaj od razu odsyłam Was do mojego filmu, że jeśli czegoś bardzo pragniesz, to wszechświat sprzyja Ci, żebyś mógł to osiągnąć, bo u mnie to jest dokładnie ten mechanizm. Ja go doświadczam od urodzenia, natomiast my nie zauważamy go. Zauważamy go jako zbiegi okoliczności, jako przypadki. Tymczasem to są pewne zsynchronizowane momenty w naszym życiu, gdzie nasze pragnienie łączy się już z tą okolicznością i mamy możliwość wykorzystania tego momentu. I tak się stało w moim przypadku. Pan, który przyjechał, otworzył nam domek, właśnie jechał na morsowanie. Zaczęłam z nim rozmowę, pytania. Czy to się trzeba jakoś przygotowywać, czy może powinnam wcześniej robić jakieś rytuały, oblewać się zimną wodą i tak dalej. Tymczasem ten pan powiedział mi nie. Nie, po prostu jak ktoś chce wchodzić do wody, rozgrzać się parę minut i po prostu wejść do tej wody. I słuchajcie, to był dla mnie impuls. Impuls przede wszystkim do tego, żeby to zrobić. Namówiłam całą rodzinę i następnego dnia wszyscy weszliśmy do wody na Mazurach, gdzie jest zima teraz u nas aktualnie, więc przeżycie było fantastyczne. Więc morsowanie z jednej strony stało się tym elementem, gdzie myślałam sobie o tym, chciałam tego doświadczyć, chciałam tego spróbować i nadarzyła się okoliczność, którą umiałam wykorzystać, którą chciałam już wykorzystać. Natomiast drugim elementem morsowania, który mnie zainspirował do nagrania tego materiału, jest właśnie wprowadzenie zmiany. Dlaczego zmiana jest taka ważna? Dlatego, że nasz mózg jest bardzo plastyczny. Jeśli nie uaktualniasz go, czyli cały czas, codziennie przebywasz wśród tych samych ludzi, chodzisz w te same miejsca, nawet wstajesz z łóżka w ten sam sposób i od razu idziesz do toalety, sięgasz po kawę, to jest pewien automatyzm, który jest zaprogramowany w mózgu. I w tym momencie nie możemy oczekiwać, że nasze życie w jakikolwiek sposób się zmieni. W takich sytuacjach, kiedy nie prowokujemy naszego mózgu do tego, żeby się uczył, żeby doświadczał nowych rzeczy, żeby doświadczał nowych emocji, on staje się bierny. Czyli automatycznie odtwarza wszystkie myśli, emocje i działania z naszej przeszłości. W takim momencie, gdzie nie uczysz się niczego nowego, gdy nie doświadczasz niczego nowego, gdy nawet nie zmieniasz sobie trasy do domu, czy z domu do pracy, czy czegokolwiek w swojej codzienności, Twoja przeszłość staje się Twoją przyszłością. Nic się nie zmieni. Dlatego, że jesteśmy cały czas w obrębie tych samych myśli, tych samych emocji, tych samych zachowań, w tu i teraz przeżywamy je tak samo i one generują naszą przyszłość. Czyli jutro, pojutrze będzie wyglądało prawdopodobnie tak samo. Natomiast jeśli sprowokujesz zmianę, jakąkolwiek zmianę, załóżmy, postanawiasz, że będziesz codziennie rano spacerować 15 minut. Ta zmiana spowoduje w Twoim mózgu powstawanie nowych neuronów. Tworzą się nowe neurony, które łączą się potem w sieci neuronalne i one zaczynają zarządzać tym rejonem, tym obszarem Twojego życia. Spacerowaniem 15 minut każdego dnia. Do czego to doprowadza? Codzienne powtarzanie, codzienne pielęgnowanie w sobie tych myśli, tych działań i emocji, które dotyczą tego konkretnego obszaru, czyli powiedzmy spacerowania każdego dnia, rozbudowuje Twoją sieć neuronalną w mózgu i po jakimś czasie, może Ci to zająć tydzień, dwa, trzy tygodnie, Twój mózg zaczyna automatycznie podpowiadać Ci, że powinieneś już wyjść na spacer. Czyli spacerowanie staje się Twoim automatyzmem, który zmienia całe Twoje życie, który wpływa na Twoją odporność, która wpływa na Twój stan psychiczny, który wpływa na Twoją kondycję fizyczną, który wpływa na Twoje samopoczucie, który wpływa na Twoje relacje, który wpływa na poziom Twojej energii, który wpływa na Twoje chęci, czyli wpływa docelowo na wszystko, co się dzieje w Twoim życiu. Dlatego słuchajcie, nasz mózg potrzebuje tego pokarmu, potrzebuje zmiany. Dlatego, że w tym momencie
Masz całe sieci neuronów odpowiedzialne na przykład za mycie zębów, odpowiedzialne za codzienne picie kawy. Masz sieci neuronów odpowiedzialne za krytykowanie. Masz sieci neuronów odpowiedzialnych za ocenianie. Masz sieci neuronów odpowiedzialnych za jazdę samochodem. Masz sieci neuronów odpowiedzialne za każdy obszar Twojego życia, który jest powtarzalny. Żeby cokolwiek zmienić w naszym życiu, warto codziennie uczyć mózg nowych myśli, emocji i działań. I tu jest jeden myk dotyczący tego, dlaczego zmiana wcale nie musi być trudna. Dlatego, że badania naukowe i naukowcy zbadali dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi została poddana badaniu, gdzie kazano im przez 5 dni w tygodniu, 2 godziny każdego dnia grać na pianinie, tylko mentalnie. To znaczy, grali oni w swojej wyobraźni, uczyli się jakieś gamy, grali jedną ręką przez 2 godziny, 5 dni w tygodniu każdego dnia. Zrobiono tym ludziom skan mózgu przed tym doświadczeniem i skan mózgu po tym doświadczeniu. Okazało się, że przed tym doświadczeniem mózg wyglądał inaczej i po tym doświadczeniu, czyli po 5 dniach grania mentalnie na pianinie, czyli wizualizując sobie naukę grania na pianinie, ich mózg fizycznie uległ zmianie. Powstały nowe połączenia, nowe sieci neuronów, powstały nowe połączenia neuronalne, które zmieniły fizyczny mózg. Skan mózgu po tym ćwiczeniu był inny. Co więcej, słuchajcie, wzięto drugą grupę ludzi do badania, którzy w rzeczywistości realnie ćwiczyli grę na pianinie. Tak jak poprzednia grupa mentalnie, tak ta grupa ćwiczyła realnie, w rzeczywistości grę na pianinie jedną ręką przez 2 godziny, 5 dni w tygodniu, każdego dnia. I także porównano skany mózgu tych ludzi i też oczywiście ich mózg fizycznie się zmienił. Ale co więcej, okazało się, że skan mózgu ludzi, którzy ćwiczyli mentalnie i skan mózgu ludzi, którzy ćwiczyli realnie, był taki sam. Powstały te same ścieżki neuronalne w obu grupach. Jaki to niesie dla nas komunikat? Jaka za tym idzie dla nas wskazówka? Ano taka, że pewne rzeczy, których być może są jeszcze Ci niewygodne, które może są teraz jeszcze dla Ciebie troszeczkę trudne, które może jesteś jeszcze nie do końca przekonana, czy zachęcona, czy zachęcony do tego, żeby to robić, możesz ćwiczyć mentalnie. Możesz ćwiczyć wizualnie. Wtedy Twój mózg rozwija sieci neuronów odpowiedzialnych za to konkretne działanie i po tygodniu, dwóch, trzech tygodniach Twój mózg zaczyna Cię wspierać, czyli podpowiada Ci automatycznie, żebyś poszła na spacer, żebyś wypiła rano szklankę wody, a nie szklankę kawy, zaczyna Ci podpowiadać automatycznie. On już rozpoczął swoją pracę, mózg rozpoczął swoją pracę już w głowie. Już tworzy te sieci neuronów, które mają Cię wspierać. I to jest bardzo dobra wiadomość. Dlatego, że dzięki temu zmiana nie może być trudna. Nie musi być trudna. Zmianę możesz zapoczątkować już w swoim mózgu. Twój mózg nie rozróżnia, co się dzieje w rzeczywistości i co się dzieje mentalnie. Jeżeli ćwiczysz coś wizualizując to i przeżywasz to doświadczenie tak, jakby ono już istniało, to dla Twojego mózgu jest to ten sam komunikat. W ten sposób ćwiczą sportowcy. Oni poprzez ćwiczenia mentalne potrafią widzieć się w miejscach, poszerzać swoje granice, dochodzić do takich swoich granic, żeby je pokonywać, żeby stawać się coraz lepszym. Najpierw robią to w głowie, potem gdy stają na boisku, gdy stają w swojej dyscyplinie sportu, ich mózg zaczyna im podpowiadać automatycznie rozwiązania, które są najlepsze, najlepsze z możliwych, żeby uzyskać ten właśnie końcowy wynik.
Dla mnie to badanie naukowe było niezwykłe, dlatego że pewna sfera mentalna, czy pewna przestrzeń niefizyczna, która nie istnieje, nie widzimy jej, wydaje nam się, że jej nie ma. Tymczasem ona jest i ona, współpracując z nami, z tą naszą fizycznością, może pomóc nam tworzyć niewiarygodne rzeczy. Słuchajcie, i teraz kwestia tego, że jeśli wprowadzamy zmiany, to one pomagają nam robić dobre życie, dobre emocje, dobre myśli. Jeśli wiemy, że nasze myśli w ciągu dnia tworzą naszą rzeczywistość, no bo cały dzień o czymś myślisz, cały dzień coś czujesz, cały dzień coś robisz, tylko robisz to automatycznie. Nie zauważasz tego, jesteś nieświadomy, gdzie kierujesz swoje myśli, swoje uczucia, no i często swoje działania też, bo one są podpowiadane automatycznie i Ty to robisz automatycznie. Automatycznie wstajesz, parzysz kawę, robisz śniadanie, wychodzisz do pracy, siadasz do samochodu. Robimy te rzeczy wszystko automatycznie. Dlatego, że nasz mózg tak został przez nas zaprogramowany. I teraz, żeby zatrzymać cały ten proces, żeby zmienić cokolwiek, to ja mam dla Was takie fajne ćwiczenie. To ćwiczenie nazywa się latarka świadomości. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na dużej sali, powiedzmy w kinie, na dużej sali jest z Wami obok 100 osób i nagle gaśnie światło i nie ma nic. W tym momencie nie ma nic. Nie widzicie nic, nie słyszycie nic, nie czujecie nic, nie ma. Jest czarno, jest ciemno, jest pusto. Wyobraź sobie, że sięgasz wtedy po latarkę. To jest Twoja latarka świadomości. I świecisz tą latarką na swojego smartfona. Odpalasz serwis informacyjny i czytasz informacje. A, świat jest zły, niedobry, same tragedie, same choroby, same przestępstwa. Twoja latarka świeci na to miejsce, nic poza tym nie istnieje. Istnieje tylko Twoja świadomość, która jest skierowana na wiadomości. To jest obecnie Twoja rzeczywistość. Jeśli w tym momencie świadomie, uważnie podejmiesz decyzję, że swoją latarkę chcesz skierować w inne miejsce, bo przecież jest milion dostępnych możliwości wokół Ciebie i zaczynasz świecić latarką na sąsiada, który siedzi obok. Zaczynasz z nim rozmawiać, zaczyna Cię interesować, jak jest ubrany, jak jest ubrana, jak wygląda, co robi, czym się zajmuje. Być może zainspiruje Cię czymś nowym w Twoim życiu. Twoja rzeczywistość jest skierowana na tego człowieka. Czujesz podekscytowanie, czujesz radość, czujesz podniecenie nową znajomością. To są emocje, które w tej chwili czujesz i to jest Twoja rzeczywistość. Nie ma niczego innego. Mimo tego, że wokół Ciebie siedzi 100 ludzi, Ty dajesz uwagę tylko tej jednej osobie i wszystko inne przestaje istnieć. Tak jak z Twoim smartfonem, jak oddajesz uwagę tym wiadomościom, które tam widzisz, zaczynasz odczuwać w sobie niepokój, zaczynasz odczuwać w sobie lęk, a to powoduje u Ciebie kolejne reakcje, związki biochemiczne, lęk, który zabierasz ze sobą do domu, przenosisz go potem na relacje. Dlatego słuchajcie, taka moja anegdotka dla Was i takie ćwiczenie, że jeżeli kierujemy tą swoją latarkę świadomości i zaczynamy tworzyć coś nowego, wchodzisz w jakąś zmianę, nawet tak jak ja, morsowanie, to w tym momencie warto, żebyś skupiła się na sobie, czy skupił się na sobie i zaglądał częściej wewnątrz niż na zewnątrz siebie. Dlaczego? Dlatego, że Twoje otoczenie jest przyzwyczajone do pewnego schematu zarządzania. Ono jest częścią tego schematu. Ty jesteś częścią tego schematu, ono też. Ono zrobi wszystko, nie wiem, deszcz będzie padał, mąż będzie chory, dziecko będzie Cię w tym momencie potrzebowało, żebyś Ty nie świeciła tą swoją latarką świadomości w to miejsce, w które chcesz. I Twoja uważność w tym momencie polega na tym, że Ty właśnie przenosisz uwagę od tych wszystkich, odsuwasz uwagę od tych wszystkich rzeczy, które Cię otaczają, koncentrujesz się na sobie i świadomie przenosisz swoją latarkę świadomości w miejsce,
które ma dać Ci piękne uczucia, które ma dać Ci radość tu i teraz, które ma dać Ci super samopoczucie, miłość, spokój, radość, wszystkie te entuzjazm, uczucia, które spowodują, że zaczynasz znowu żyć. Ćwiczenie z latarką świadomości jest świetnym etapem na początek zmiany, na to, żeby zacząć i zauważać, gdzie kieruje swoją uwagę, gdzie kieruje swoją świadomość, żeby odciąć się od automatyzmów na moment. Dlatego ta zmiana jest, słuchajcie, bardzo dobrym czynnikiem w naszym życiu, bo ona pozwala odwrócić nam uwagę. Ja, gdy morsowałam po raz pierwszy na Mazurach, to w ciągu tygodnia byłam już 4 razy w swoim mieście, żeby doświadczyć tego jeszcze raz. I wiecie, tak, syn był przeziębiony, pracowałam, miałam wokół wiele obowiązków, ale to uczucie, które czułam po wyjściu z wody, było tak uzależniające i tak niezwykłe, że chciałam po prostu je czuć więcej. To jest tak, słuchajcie, jak z nałogami. Każdy nałóg, każde uzależnienie jest tylko i wyłącznie potrzebą poczucia emocji, które daje Ci to, co robisz. Czyli jeśli zaczynamy, powiedzmy, weźmy tu przykład alkoholu, zaczynamy pić alkohol, na samym początku jest on niesmaczny, jest ohydny, nie mamy ochoty w ogóle sięgać po ten alkohol, ale co się dzieje później? Później czujemy się fantastycznie, czujemy się zrelaksowani, rozluźnieni, więc nas nie uzależnia sam alkohol, nas uzależnia uczucie, jakie mamy po alkoholu. A ja Wam powiem jeszcze więcej, że po morsowaniu, po treningu, po spacerze, po rozmowie z kimś życzliwym, po masażu, po wielu, wielu rzeczach, które mogą Ci sprawić te emocje, też się będziesz tak czuć. To wszystko chodzi o to samopoczucie. I zobacz, zanim wejdę do wody, myślę sobie, nie, ja nie dam rady, jest zimno. Gdy się rozbieram, gdy się rozgrzewam, muszę się trochę zmęczyć, więc to jest też niekomfortowe dla mnie. Potem, gdy wchodzę do wody, ta woda jest zimna. Gdy stoję w tej wodzie, czuję się zdrętwiała. Gdy wychodzę z tej wody, czuję taką dumę, czuję taką satysfakcję, że to uczucie niesie mnie przez cały dzień i uzależnia mnie. Uzależnia mnie w ten sposób, pozytywny sposób, żebym chciała robić tego jeszcze więcej. To tak a propos uzależnień, uzależnień od pewnych rzeczy. Możecie je zamieniać na te dobre uzależnienia, na to, co powoduje te same emocje, co powoduje to samo uczucie, które pragniecie czuć, ale w sposób, który Wam służy, w sposób, który pomaga Waszemu ciału, Waszemu umysłowi i Waszej duszy. Pomaga całościowo. Więc słuchajcie, jeżeli w ten sposób działają nasze mechanizmy, jeżeli wiemy już, że możemy to ćwiczyć najpierw mentalnie, jeśli wiemy, że możesz najpierw wizualizować sobie tą zmianę, czyli codziennie rano wstawać, wyobrażać sobie rano, już zaraz po przebudzeniu, że idziesz na spacer, że wąchasz kwiaty, że patrzysz na piękne, kolorowe liście, że patrzysz, że mijasz ludzi, uśmiechasz się do nich, to jest mentalne ćwiczenie Twojej zmiany. Prawdopodobnie Twój mózg za tydzień czy 2 tygodnie nakłoni Cię po prostu do tego w spaceru rano. Będziesz czuła energię, będziesz czuła chęć do tego, żeby zacząć robić coś nowego, bo Twój mózg dostał energię. Twój mózg dostał energię z tworzenia czegoś nowego, z tworzenia nowej przestrzeni w jego części tego mózgu i zaczyna z Tobą współpracować. I ostatnim etapem, słuchajcie, o którym chciałam Wam powiedzieć, dlaczego my tak bardzo nie lubimy tej zmiany, a dlaczego ona jest taka ważna. Ano dlatego, słuchajcie, że nas nauczono w pewien sposób funkcjonować. Wydaje Ci się, że te myśli, które masz teraz, czy te zachowania, które masz teraz, to są Twoje? No nie, raczej nie. Rozczaruję Cię, ale raczej to jest wszystko program, który masz zakodowany, który mówi Ci, żebyś postępowała w ten właśnie sposób. Jeśli chcesz kogoś skrytykować i ocenić, to jest program, do którego się przyzwyczaiłaś, który często robiłaś i który prawdopodobnie służy Ci w jakiś sposób.
dzięki niemu czujesz się lepiej, bo jak kogoś krytykujesz, to może czujesz się lepiej, odsuwając uwagę od swoich rzeczy, które warto by było zmienić, jeśli kogoś oceniasz w ten sam sposób. A jeśli kogoś na przykład doceniasz, a jeśli kogoś wspierasz, to w tobie też rośnie energia. Ten człowiek jest bardziej szczęśliwy, wymieniacie się zupełnie inną energią. Więc warto tworzyć w sobie takie ścieżki neuronalne, takie połączenia neuronalne w swoim mózgu, które będą dla Was wspierające. Bo my niestety doprowadzamy najczęściej do krachu. W momencie, gdy w naszym życiu następuje krach, w momencie, gdy w naszym życiu następuje kryzys, w momencie, gdy w naszym życiu następuje choroba, padamy na kolana. Wiemy, że dotychczasowy system myślenia, czucia, działania i funkcjonowania nie sprawdził się. Doprowadził on nas do punktu, w którym coś nie gra. Gdzieś po drodze, nieświadomie, popełniliśmy błędy, zaniedbania, mamy pewne przekonania, które niestety nas krzywdzą. I doprowadziło to do takich stanów, jak choroby, kryzysy czy jakieś załamania. I dopiero wtedy pozwalamy sobie poczuć zmianę i wprowadzić zmianę. Dlatego często dla ludzi, którzy chorują, po jakimś czasie, gdy wyjdą z tej choroby, choroba jest najlepszą możliwą lekcją, jaką mogli dostać. Bo to było obudzenie. Bo to było przebudzenie. Kiedy padamy na kolana i nie ma już nic, czego mielibyśmy się trzymać i upada cały system, który do tej pory tworzyliśmy, padamy na kolana, odpuszczamy wszystko i zaczynamy słuchać głosu intuicji. O intuicji mówiłam więcej na webinarze, który udostępnię Wam tutaj w opisie tego materiału, czyli jak rozmawiać z intuicją, jak ją w sobie kształtować, jak słuchać jej głosu, który jest głosem Twojej duszy, który jest głosem Twoim wewnętrznym, który zna najlepsze możliwe rozwiązania. Na ten webinar możecie sobie zobaczyć. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was na moją stronę www.karolinadołęgowska.pl. W opisie tego materiału wkleję link, żebyście mieli dostęp do tego webinaru. W tym momencie pozwalamy dopiero dojść do głosu naszej mądrości, która jest w nas przez cały czas, naszej mocy, która może nas prowadzić przez całe życie. Ale dlaczego dopiero w momencie kryzysu? Dlatego, że wcześniej jesteśmy nieświadomi działania naszego mózgu, a ponieważ nie wprowadzamy mu nic nowego, on się nie aktualizuje i nie poszerza naszej perspektywy. W momencie, gdy uczysz się czegoś nowego, Twój mózg zaczyna patrzeć na świat zupełnie inaczej, poszerzać swoją perspektywę i, nasza opinia na temat siebie, na temat świata, na temat ludzi zmienia się. Jak miałam 20 lat, moja perspektywa była taka. Gdy miałam 30 lat, moja perspektywa była odrobinkę szersza, dlatego że już czegoś się nauczyłam, już czegoś doświadczyłam, już coś sprawdziłam i okazało się, że coś działa albo coś nie działa. Nasi praprzodkowie mogli tak naprawdę przeżywać kilka pokoleń, doświadczając cały czas tych samych rzeczy. Związki funkcjonowały w ten sam sposób, kobiety funkcjonowały w ten sam sposób, mężczyźni w ten sam sposób i nikt nie wpadł na pomysł, bo nie było wiedzy. To wiedza jest prekursorem doświadczenia. Nie było wiedzy co do tego, że możemy wprowadzić jakąś zmianę i sprawdzić, jak to działa. Dopóki ktoś tego nie robi, nam się wydaje coś niemożliwe. Dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna to robić, ta granica się rozpuszcza i okazuje się, że można. Więc zrób to Ty. Zrób to Ty. Zmień to Ty. Prowokuj cały czas swój umysł do jakiejkolwiek zmiany. Ja na przykład 2 miesiące temu zrezygnowałam z kawy. Uwielbiam kawę i wiedziałam o tym, że kawa nie jest niczym groźnym. Ale pomyślałam sobie, co da mi zmiana picia kawy na picie yerba mate czy picie zielonej herbaty. Co mi to da? Dało mi spokój. Dało mi wewnętrzne poczucie sprawczości. Dało mi poczucie, że to ja decyduję o moim życiu, a nie otoczenie zewnętrzne. Zobaczcie, ile czynników otrzymał dodatkowych mój mózg. Przy najbliższej okazji, kiedy przyjdzie mi napić się kawy, mój mózg mi już podpowiada zupełnie inne rzeczy. Weź herbatę.
Zobacz, jak to fajnie na Ciebie działa. Zobacz, ile czasu już wytrzymałaś. On mnie wspiera. Relacja z naszym umysłem powinna być taka, że to nie on nami zarządza, tylko on z nami współpracuje. On daje nam wskazówki najlepszych możliwych rozwiązań. On nie steruje nami, on nie zarządza nami, bo jeśli nami zarządza, to znaczy, że nie dajesz swojej intuicji, nie dajesz swojemu sercu wypłynąć, tylko działasz automatycznie. I od tego chciałabym, żebyście się uwolnili. Od tego chciałabym, żebyśmy zwolnili nasz umysł od takiego działania, żebyśmy byli bardziej świadomi, żebyśmy byli bardziej uważni, a nasz mózg nas będzie w tym wspierał. Tylko musimy mu pomóc. On potrzebuje naszych wskazówek, on potrzebuje naszego zarządzania. Jeśli Ty nie wiesz, jak to działa, nie masz tej wiedzy, nie będziesz mogła czy mógł niczegokolwiek świadomie wprowadzić w swoje życie. Będziesz czuł się bezradna, bezradny, będziesz czuła, że świat Cię przygniata, będziesz czuła, że inni mają to czy tamto, a Ty tego nie masz i będziesz czuła się, że jesteś ofiarą, a to nieprawda. Nieprawda, masz w sobie bardzo głęboką moc, bardzo dużą moc sprawczą i zacznij od jednej zmiany. Wystarczy wprowadzić jedną małą zmianę w życiu i powtarzać ją przez jakiś czas. Być może najpierw tylko mentalnie. Być może pragniesz poczuć się kochana. Być może pragniesz poczuć się spełniona w pracy. Zobacz to najpierw w swoim umyśle, a następnie obserwuj okoliczności, zbiegi okoliczności, przypadki, które trafiają się na Twojej drodze, ludzi, którzy zaczynają mówić do Ciebie inne komunikaty niż zwykle i wykorzystaj to. Wykorzystaj to w najlepszy możliwy dla siebie sposób. Na sam koniec już chcę tylko, kochani, podsumować, że zmiana jest konieczna. Jeśli chcesz mieć szerszą perspektywę, jeśli chcesz się rozwijać, chcesz być bardziej szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, potrzebujesz wprowadzać zmiany. To jest integralna część naszego rozwoju i tak do tego podejdźmy. Po drugie, latarka świadomości jest cudownym narzędziem na to, żebyście zwrócili uwagę na ważne rzeczy. Jeśli wciąga Was jakiś konflikt w pracy czy w domu, Wy świadomie skierujcie swoją latarkę świadomości na spacer. Zróbcie to, wtedy zmienia się Wasza energia, zmienia się Wasze samopoczucie, zmienia się chemia i biologia w Waszym organizmie, wpływa to na tworzenie nowych genów, wpływa to na całą energetykę Waszego ciała, docelowo wpływa na Waszą łagodność, i wracając do domu, możecie konflikt zażegnać już w zarodku. Gdy pozwolicie, żeby on popłynął, czyli dajecie się wciągnąć otoczeniu, zaczyna tworzyć się spirala, tylko że niestety w drugą stronę. No i kochani, pokochajmy te zmiany. Nie musimy doprowadzać do kryzysów, nie musimy doprowadzać do chorób. Możemy częściej łączyć się z tą naszą intuicją, z naszą świadomością, z naszym wyższym ja, z naszą duszą, żeby słuchać jej przekazów i za nim podążać, bo ona cały czas do nas szepcze. Zapraszam Was do webinaru, który nagrałam dotyczącego właśnie intuicji. Ona cały czas do Ciebie szepcze. Ty potrzebujesz nauczyć się ją słuchać i z nią rozmawiać i wykonywać to, co sugeruje. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny i jeśli tak, to bardzo proszę o łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji. Na pewno kolejne materiały będą też dotyczyły właśnie nauki, nowej nauki, fizyki kwantowej. O fizyce kwantowej mówiłam właśnie w materiale dotyczącym tym, jak, że jeśli czegoś bardzo pragniesz, to Wszechświat pomaga Ci, służy Ci, żebyś mógł to osiągnąć, że nauka jest bardzo blisko wiary, bardzo blisko, te elementy się zacierają na pewnym poziomie. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia.